Ahoj kamraci, ja jestem Dawid Opelko, to było nowy Assassin's Creed 4 Black Flag. Tym razem kontynuujemy fabułę. Dawno jej nie było. Czemu by ponownie do niej nie wrócić? No dobra, podpływamy do naszej misji głównej. Co my tutaj mamy? No, misja. Zagranie czarnego Barta. Captain Kenway, should we use your ship for this next scheme or mine? I'd first hear the details before deciding. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. The jackdaw, then. Excellent. Ja tu się rozciągam, a mikrofon się nie chciał zmutować. O nie, czemu? Ojej, ćwieciu, myślę, że... No... Nie włączyłem wyciszania mikrofonu. Tak sobie siedzę, zawsze sobie wyciszałem w tym momencie, ale tym razem mnie nie wyciszyło i pewnie było słychać, jak strzeliłem sobie z karczycha. Ale dobra. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal files filled with blood. You may remember. We're chasing drams of blood. I asked you to follow my instructions to the letter, Captain. But I did not give you leave to question why. I want those blood vials intact. And if that does not happen, we part as enemies. Do you understand? I'll try to, aye. No dobra, no. Nie będzie to nie wiadomo jak trudne, ale patrząc ile tam jest okrętów, chciałbym tylko się przy tym upewnić, gdzie mamy płynąć. Ale tam jest dosyć sporo przeciwników, więc nie będzie łatwe zadanie. Ale Delvarde nie ma niczego trudnego. Patrzcie, to jest ten jeszcze, ten koleś. Szukaj portugalski, nie wykręciłem. Dobra. There's the thing for us, Captain. You see that ship here? We'll need its flag for this ruse to work. If I can steal their flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. By all means, try. Wcale nie jest podejrzane, że dopłynął taki okręt. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva de tal propósito. Vêm embarcadores por entre vós? Não? Quantos julga que serão? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Ah, um número considerável. Nesse caso, são devidos que estejam todos sem respirar. Então... Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções... Ciężko się tu jakkolwiek przekraść. Nie, Edward. Esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Imagino que não. Peço perdão, senhor. Mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Oh, sim, pois. Falando de piratas, este peito foi retirado a um bandeira. Ainda não tivemos a oportunidade para o parar. Ah! Excelente trabalho, senhor. Muito bem. Ah, volta aqui, idiota. Passa ele. Aha, czyli ja mogę to zrobić po prostu. Czekajcie, jeszcze nie ma dodatkowego. Nie, nie ma nic, mam tylko po prostu skradnąć.
No i tyle w tej fajnej rozmowie. Ja chciałem to tak cichutko zrobić ładnie. Śpi. No, że sam kombinuję, no. Nie rozumiem tych dzisiejszych ludzi. I zginął, no i na co mu to było? Ale zobaczysz, że wcale nie było podejrzana ich bandera piracka. Oj, to wysoko chyba wlazłem. No i tyle. Wcale nie było podejrzane, co tutaj się wydarzyło. Ani trochę. Pewnie zmienili banderę. You got the flag. Aye. And we're flying it now. This should do nicely. I'll keep my distance. Slow and steady. Aye. Flag we stole won't protect us from eyes that pry too long. Por favor, senhor, implore-lhe que considere aquilo que está prestes a fazer. Now é possível. What's he whinging about? He's not whinging, he's ecstatic. Furl all sails. Pewnie będzie liniowiec lub coś takiego. Równie dobrze mógłbym ich wszystkich wybić, no ale no wiadomo, że tamten może uciec w międzyczasie. To jest taka sneaky misja okrętem. Więc jeszcze tutaj trzeba takie robić manewry. Powoli, powolutku. No i mamy teraz akurat ładnie. A nie, wiatr nam jednak nie sprzyja, aż tak. Wiedziałem. Could that be our prize? Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest, and if it contains the prize I seek, we'll tell this lot where a ship right with the bay. They'll not come near their connection. Admore! Podemos falar com o capitão do navio? Olá, olá! É o próprio! Peço perdão pela minha resposta abrupta, mas sei ter mais notícias para transmitir. É possível que ficamos infectados pela peste! O quê? A peste? Por Deus! Como foi isto acontecer? Ouvi uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim, era uma traição. Sim! Certo, senhor! Nós transmitimos muito a mensagem. Muito amado, a Marinha, a verdade é que nos faz bem à disciplina. Um convés deve ser organizado e tão limpo como o rabo de uma baleia. Por isso é por rancor que o capitão nos coloca às vezes. A, nie odmutowałem się, mówiłem. To nie było nie wiadomo jak trudne, ale... Wiecie, musimy wracać teraz na kawkę. O, podpłynie chociaż. A, szczęście. Jak ono ciśnie. No, mogłoby to lepiej nam pójść, gdyby nie to, że tamten rzucił akurat jeszcze... Na szczęście rzucił, no. Nie zbiegli się tamci z tamtej strony. No, skacz! O! 10 minut odcinka już mamy, lol.
The chest they hauled ashore was full of empty vials. Where's our Portuguese captain? He had outlived his usefulness. Where is he? Sleeping soundly at the bottom of the sea. How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. Clue up, shorten sail. Douse them all. Widzicie, jak on tutaj jest, ten okręt? To wygląda, jakby on tam po prostu utknął. No tak trochę dziwnie zaparkował. Rogniemy tędy. Why don't you take the ship itself and save us a bit of time? Aye, that's the way I'd play it. I can bring the jackdaw closer, but those lookouts would be a problem. Well spotted. I'll clear them off first. Dobra, pobiegniemy sobie tam, to szybciutko to zrobimy. No to nie tak miało wyjść. Dziwne, że nie rozpoznają, że to ich, nie jest ich okręt. To było calculated. Zresztą zrobimy to już inaczej. Trochę to nie wyszło po mojej myśli. Ale dobra, my mieliśmy to zrobić i tak. Dobra, więc w sumie dobra. Możemy iść dalej. Ale poboczne by się przydało jeszcze porobić, a tutaj troszeczkę... No nie ma nic. Tyle. Ostatnio mi się udało z tą strzałeczką. To był pistolet! To nie tak miało wyjść. No i pięknie. Na pewno dało się to tak naprawdę łatwo po cichu zrobić, a że ja jestem takim rakiem. Na co? To nie tak miało wyjść. Hmm.
Takie idealne wejście tutaj było, więc my z niego skorzystamy. No. Rex pasa aquí. We've been spotted. Took them long enough. To quarters all, man the cannons. Every last hand. On your command, Captain. Let's hear the roar of this beast. I to ja rozumiem. A tutaj Kafka 34 to jest fregata raczej taka. Że on to jest taki gruby okręt. Ale taki jeden strzał to patrzcie na to. Bro, to był szybki strzał. Nawet z tyłu ma dobre. Ta kawka, która ucieka. To są dwa liniowce, serio. Taki ostrzał mi się podoba z tych kwalierzy. Tylko trzymam i od razu strzela. To jest ich okręt flagowy. Wszystko jasne. Nie ciekawi tego, skąd tyle osób, że są wszyscy w stanie obsługiwać te działa. No ale celność przy nim to trochę taka słaba. Chociaż nie. Mocna. Ci on tam ser został. No podpłyń. Co za gałgan, widzicie go? Jeszcze po niego trzeba wracać, nie? Utrudnia tylko misję niepotrzebnie. Jakbyśmy już ją skończyli. Nie dziwi, że on się nie boi na taki okręt płynąć. No i tyle. No kurde, ja bym takim popływał okrętem, co prawda byłby tylko wolny, na pewno wolniejszy od Kawki, ale Kawka za to, o, za to jaka malutka jest, a ten to jednym strzałem zatapia wszystko. Fire!
widzicie taki ostrzał. Ciekawe ile to ma armat. Kawka ma 21, może 23 maksymalnie. A to ma pewnie ile? No około 60. Kurde, pływałoby się. Takim to legendy to easy. Mains out, let's go! Here's my prize. Ah, the Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Useless now. Woods Rogers, Ben Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our gain? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. All right, Captain Kenway. You've earned a look. Kurde. Czyli w końcu się udam do tego obserwatorium, czy nie? 1500 hajsu. Aha, no nie, to nie, że się pojawiłem. I tyle? To taka misja? Trochę długa. O, ale Morty rzeź. Ciekawie się zapowiada. Dobra. Stamtąd se popłyniemy, będzie bliżej. Nie, to jest tamtą stronę. A jeszcze wyspy mamy, musimy pozwiedzać jakieś. Bo mamy ich sporo takich. Aż możemy zawrócić w inny sposób. Czekajcie, czy tamtędy wypłyniemy? Tak, wypłyniemy. A, łowcy. Hades. Hades mi goni. Płyń. Płyń sobie, Edwardzie. Ale teraz taka kawka malutka się wydaje w porównaniu z tamtym. Ej, w ogóle mam 28 tysięcy. Zrobimy jeszcze trochę misji, jeśli chodzi o tę flotę. Łatwy zarobek z nich idzie. W sumie legendy przy tym są o wiele trudniejsze. Bo flota to tak naprawdę dobrze zacząć misję, dobre statki pozbierać i po prostu ma się mocną. No bez jaj. Czy utopię się przez te głupie skały? Jak się zatrzymajmy. Nie chcę się z nimi bawić. W takim tempie to kawka zaraz wyląduje na tych skałach, ale do góry nogami. Chociaż wiecie co? Mamy 23 minuty, no niby nie zaczniemy tej drugiej misji. Słuchajcie, ja się z wami pożegnam, zapraszam was do innych odcinków w serii cudownej gry oraz wielu innych produkcji. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Pa, pa.